latach 70., to nie tak dawno temu, pewien biolog, Robert Mayer, zajmował się teoretycznymi aspektami ekologii. I napisał taką pracę w Nature, to jest bardzo takie renomowane czasopismo, w którym każdy z nas chciałby mieć artykuł. Ta praca się nazywała Simple Mathematical Models with Very Complicated Dynamics. I o czym ta praca była? Ona wie, może powiem, co jest ta ekologia teoretyczna, bo on był takim biologiem. To jest taka nauka, która się zajmuje, niby tak się wydaje, że co ma biologia wspólnego z matematyką, prawda? Czy tam się wydaje, czy komu się wydaje, że biologia ma coś wspólnego z matematyką? Ręka do góry. Łukasz, dobra, ale cię nie pytałem. A ktoś jest, ktoś... To, tutaj niektórzy są świadomi. Dwie osoby, to już mam lepiej. Także drugie pytanie, są dwie osoby. Się okazuje, że jest wiele aspektów matematycznej biologii, jest bardzo wiele. Gdyby popatrzeć w ogóle, jak się rozwijają, co jest teraz na przykład przedmiotem obliczeń naukowych, obliczeń numerycznych, to biologia, nie wiem, czy nie jest jednym z takich czołowych dziedzin, które zajmują moce obliczeniowe superkomputerów. Proszę zauważyć, że takie zjawiska jak zwijanie białek, to jest coś, czego się praktycznie nie da zrobić. Może jakiś komputer kwantowy kiedyś to pozwija, to może nie, w tym, nie na tym etapie jeszcze, ale kto wie. Przeszukiwanie bazy genów. Kiedyś było wielkie, wielkie halo, że odczytaliśmy sekwencję wszystkich genów człowieka, całego układu. Dało się zapisać to na jednym dysku twardym, tylko ta informacja jest prawie bezużyteczna. Można sobie popatrzeć, okay, czy jakiś tam fragment się gdzieś znajduje, ale do czego ten fragment służy? Żeby się tego dowiedzieć, to jest bardzo, bardzo trudna rzecz. No i jedno z takich aspektów biologii jest stworzenie prostych modeli matematycznych, na przykład w ekologii. Co tam można ciekawego zrobić w ekologii? Rozważmy sobie populację owadów. No niech N to będzie liczba owadów w jakimś zamkniętym ekosystemie w roku I. Mamy N z indeksem I, to będzie w I tym roku. No i chcielibyśmy mieć jakieś równanie matematyczne ewolucji tej liczby owadów. No więc co te owady mogą zrobić? Jeżeli mają dużo do jedzenia, jest ich tam trochę w środku, zamkniemy je sobie, to będą się rozmnażać. Ewentualnie mogą ginąć, jeżeli na przykład pożywienie nie będzie im smakować. I można sobie takie równanie stworzyć, najprostsze, jakie można sobie wyobrazić, to jest równanie różnicowe, że jeżeli weźmiemy tą populację w roku I, to w roku następnym, rok później, będzie tej populacji jakieś alfa razy N. Czyli będzie się mnożyło przez jakąś stałą liczbę. Taki najprostszy model. Jak taki model się zachowuje? On się zachowuje, możemy sobie przebadać. Możemy zobaczyć, jak się taki model zachowuje w zależności od parametru alfa. No, możemy sobie to zrobić, bo oczywiście to przemyśleć analitycznie, to nie jest trudna rzecz, ale możemy sobie napisać też program komputerowy, na przykład w języku Python. Możemy sobie po to alfa, możemy sobie nazwać A, jest równe 0,5, czy 1/2, weźmiemy sobie jakąś populację, na przykład 142 i będziemy sobie w pętli, czyli wykonamy sobie symulację po 10 okresach, rozmnażania i będziemy sobie mnożyć to A. Tu jest taka linijka właśnie, jeżeli Państwo coś z programowania mieli kiedyś, to wiedzą, że to x równa się a razy x, to nie jest równanie, nie można przez x podzielić i wyjdzie, że a równa się 1, tylko to jest przypisanie, czyli najpierw biorę x-a, mnożę przez a i przypisuję tą wartość w miejsce poprzedniego x-a, czyli następnym razem ten x będzie już pomnożony raz. I każdy raz przy przejściu pętli, w Pythonie to wcięcie daje mi, że ta pętla będzie mnożyć i drukować wynik. No i takie wyniki byśmy osiągnęli. I to mogą sobie Państwo napisać taki program i sprawdzić, to jest bardzo proste. Z 70, to jest 132, otrzymałem 71 i będzie nam to zanikać. No ale wniosek jest taki, że jeżeli A jest mniejszy od 1, to zawsze będzie ten współczynnik, który jest mniejszy od 1, to zawsze ta populacja będzie zanikać nam. Możliwe jest jeszcze, że ta populacja będzie, ten współczynnik, który będzie większy od 1. Czyli to będzie odwzorowało ten fakt, że pożywienie smakuje tym owadom, i sobie jedzą się, rozmnażają. Rozmnażają się proporcjonalnie do ilości, która się znajduje obecnie. Prawda? Czyli akurat się podwaja. Tu akurat mamy ten współczynnik 1,5, czyli 50% populacji będzie więcej w następnym pokoleniu. No jeżeli sobie puścimy taką symulację prostą, no to się okazuje, że to bardzo fajnie i bardzo szybko nam to rośnie. No dobrze, no to widzimy, że możemy sobie takie rzeczy symulować, możemy przemyśleć analitycznie, są różne możliwości. No ale ten model jest może za prosty. Bo wiadomo, że w tym model przewiduje, może to wyginięcie byłoby nawet realne, ale to model przewiduje, że tych owadów będzie nieskończenie wiele kiedyś i to jest niemożliwe. No więc musimy coś tutaj wprowadzić.
Więc wprowadźmy coś takiego, że jeżeli będzie więcej owadów, ten współczynnik alfa, który mówi, jak one dobrze sobie żerują, on się zmniejszy. Czyli uzależnijmy sobie ten współczynnik od ilości owadów. Czyli popatrzmy sobie, mamy ten wzór, co mieliśmy, tylko to alfa niech będzie zależne od n, niech to będzie a minus b razy n. To znaczy, no jeżeli n jest 0, czy jakby było bardzo albo bardzo małe, to tych, to praktycznie to będzie alfa równa się duże a. Czyli tak było wcześniej. Jak owadów będzie przebywać, to nam się będzie jakaś liczba od tego odejmować proporcjonalna do ilości owadów i do jakiejś nowej stałej b. Znaczy, im więc więcej owadów, tym im się źle je, bo na przykład kolega się przepycha i też chce coś zjeść. No i zobaczmy, jak taki model będzie działał. Zrobimy tu jeszcze jedną sztuczkę, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby tam taki współczynnik był ujemny, sobie to przeskalujemy, matematycy bardzo lubią skalować, sobie to przeskalujemy do takich x-ów, które są w przestrzeni 0,1, czyli na odcinku. Jeżeli sobie podzielimy, wykonamy takie przekształcenie, że x będzie b przez b duże przez a duże razy n, to nie będziemy mieli liczby owadów, tylko będziemy mieli jakąś liczbę, która jest w przedziału 0,1, która określa liczebność naszej populacji, taką abstrakcyjnie matematyczną. I w tym momencie przy okazji się okazuje, że to równanie po przeskalowaniu, to jeden, bo mieliśmy dwie stałe, a duże i b duże, to ta jedna stała znika i zostaje jakaś nowa stała. Nazwijmy sobie ją małe a, tam poprzednio alfa. No i mamy takie równanie. No i będziemy teraz badać własności tego równania komputerem. Jakby się tak zastanowić nad tym równaniem. Jaka to jest funkcja? A jest parametrem. Czyli jak mamy daną powiedzmy, nasz układ ekologiczny, nasz ekosystem, to ten to a jest jakiś tam w tym ekosystemie, na przykład 2,5. Tu a propos przy tym skalowaniu, to a powinno się znajdować od 0 do 4, bo inaczej ten model nie ma takiego sensu. No więc to jest funkcja populacji, czyli tej liczebności, która jest wyrażana przez x. Jaka to jest funkcja? Bo tu jest nawias, nie? Czyli jest mnożenie między tym. Byśmy my mnożyli, to najwyższa potęga x będzie jaka? Kwadrat. Czyli to jest funkcja kwadratowa. Czy ktoś nie słyszał o funkcji kwadratowej? Zadam tak pytanie, bo to wtedy nikt nie musi się zgłaszać. Wszyscy słyszeli. No więc prosta rzecz. Więc jak jest funkcja kwadratowa, no to po cóż jakiś komputer do tego zaprzątać? I dlaczego ktoś opublikował zaledwie 40 lat temu to artykuł na ten temat w Nature? A to zbadajmy to komputerowo. Weźmy sobie tak, zrobimy dokładnie to, co poprzednie. Bierzemy sobie ten stan tego układu, czy tą liczebność przez przedziału 0,1, czy na przykład 0,45. Bierzemy ten współczynnik A. Piszemy ten sam algorytm, tylko tutaj mamy troszeczkę i ten człon 1 minus x dodany. No i puszczamy symulację. Jak puścimy symulację, to jak widzimy, że o, zanika. Tak jak poprzednio. Przy małym a populacja nam zanika. Nic ciekawego się nie dzieje, no więc no dobra, no zanika. No zmienimy sobie parametr a. Może to od czegoś zależy. Weźmy sobie a2. Jak weźmiemy sobie a2 i puścimy sobie symulację, to się okazuje, że ta populacja się ustala. Zauważcie, ona dąży do jakiejś liczby, która jest skończona. Z przedziału 0,1, tak jak chcieliśmy. Mówi mi się wcześniej, że to x będzie z przedziału 0,1. Rzeczywiście dalej jest. No i to dąży do jakiejś wartości. Czyli to by oznaczało, jeżeli mamy taki układ, to ta liczba to nie będzie nam rosła liczba osobników w nieskończoności, tylko ona będzie na jakimś poziomie się ustalała. Całkiem rozsądne, bo w ekosystemach obserwujemy coś takiego, że liczba osobników jest jakaś tam, nie dąży nam do nieskończoności cały czas, nie rośnie tam w nieskończoność, tylko się gdzieś tam ustala w równowadze, powiedzmy, z tym, z otoczeniem, które jest, czyli z pokarmem. No weźmy sobie a równe 3,2. Jak weźmiemy sobie a równe 3,2, to co się okazuje? Zróbmy eksperyment numeryczny, że startując z jakiejś wartości, otrzymujemy wartość 0,5, potem otrzymuje wartość 0,8, potem 0,5, 0,8, 0,5, 0,8, przybliżenie. 0,5, 0,8. Czyli dostajemy dwie wartości naprzemiennie. Czyli co drugi rok, popatrzcie Państwo, co drugi rok ta populacja ma wartość większą, mniejszą, większą, mniejszą, większą, mniejszą. Czyli taki prosty model dynamiki z rozwoju populacji, dyskretny model, daje nam takie coś jak oscylacje. Już to nie jest tak całkiem trywialne, żeby to wymyślić z tej paraboli, chociaż to się jeszcze da wymyślić. Możemy sobie narysować wykresy, gdzie na tych wykresach na osi x będziemy mieli czas, czyli numer populacji, to zobaczcie, jest dyskretny czas. Czas jest rok, dwa lata, trzy lata, czy jako okres, dwa okresy, trzy okresy. Ten czas jest dyskretny, dlatego są te wykresy są kropkowane, to nie jest linia ciągła.
Więc mamy to zanikanie dla małych a poniżej jedynki. Zanikanie jest dążenie do jakiejś stałej i dążenie do takiego układu, gdzie jest oscylacje następują w okresie 1, to się mówi, czyli co roku jest to innego, ale co 2 lata jest to samo. I potem co się okazuje dalej? Jeżeli a będziemy dalej zwiększać, na przykład do 3,56, to okres się znowu podwaja. Następuje podwojenie okresu. No to już jest ciekawe. Jakby sobie to można wyobrazić? Można sobie, co ciekawe, ten układ można symulować całkowicie bez udziału komputera za pomocą kartki papieru. Można sobie narysować tak zwany diagram pajęczynowy. Oczywiście perwersyjnie ten diagram pajęczynowy rysowałem za pomocą komputera, gdyż jest to łatwiej zrobić, bo wtedy się tylko daje rozkaz komputerowi, narysuj mi go jeszcze raz dla innych parametrów i on to robi posłusznie i tyle razy tyle kresek rysuje, ile ja mu każę. Nie muszę za każdym razem linijką przymierzać. Ale o co chodzi, proszę Państwa? To wzorowanie, no, tu jest przykład, że a jest 2,5. To parabola 2,5 razy x razy 1 minus x wygląda dokładnie tak. Miejsce zerowe jest w zerze i w jedynce, prawda? Jeżeli ja bym chciał przeprowadzić teraz tą na tym graficznym wykresie tą ewolucję, to ja wybieram sobie jakiś punkt początkowy x0, idę do tej paraboli, no żeby otrzymać wynik, prawda? No to idę tutaj, potem dochodzę tutaj, to jest mój wynik, czyli to jest, tu jest wstawienie, tak powiedzmy, x0 tu wstawiam, otrzymuję tutaj, to jest moje x1, tylko no to jest na osi wartości, to muszę teraz to włożyć, dokładnie tą liczbę odłożyć na tej osi i będę miał punkt startowy do następnej iteracji, do następnego cyklu. To jak to można zrobić? Można sobie narysować tożsamość, czyli prostą y równa się x i graficznie sobie linijką zrobić taką operację, że sobie można sobie pójść z tej wartości f od x0 do tego punktu, odbić z powrotem, dojdziemy wtedy do punktu następnego, iść do góry i w tą stronę z powrotem. Czyli innymi słowy, jakbyśmy takich parę zrobili iteracji, w efekcie widzimy, że możemy nie chodzić między tymi osiami i tak dalej, tylko wystarczy, że zaczniemy w jakimś miejscu tej funkcji detycznościowej i będziemy sobie szli do wykresu paraboli i poziomo do wykresu tej prostej. Do wykresu paraboli, do wykresu prostej. Bardzo łatwa procedura do zrobienia. I to będzie dokładnie dawało, jakbyśmy to geometrycznie wykonali za pomocą linijki, jeżeli wydrukowali sobie parabolę, to jest ważne, żeby to była wydrukowana parabola, to możemy dokładnie sobie tą ewolucję prześledzić. No i teraz tak, jak to wyglądała ta ewolucja dla a równa się 0,7? Idziemy do paraboli, do prostej, do paraboli, do prostej, schodzimy do zera. To był ten przypadek, gdzie populacja ginie. Dla a równa się 2 się okazało, że to taką spiralą troszeczkę dochodzi do jakiegoś punktu, który jest punktem niezerowym, to jakiś punkt stały tego odzerowania. Na 2,5 też dochodzi, tylko ta spirala jest bardziej widoczna i się okazuje, że dla 3,2, tam gdzie były te oscylacje w okresie 1, to się pojawia kwadrat, czyli to jakby tutaj ten taka figura to docelowa jest, jakby startujemy tu, idziemy gdzieś w to miejsce i spiralą się rozwijamy do tego kwadratu i dążymy do tego kwadratu. Czyli te dwa punkty, tutaj ten kwadrat to znaczy dwa punkty w tej przestrzeni, tej populacji, będą się co roku zmieniały ze sobą. I to jest przy okazji tak zwany atraktor. Mówimy, że w tym przypadku atraktorem jest punkt 0,5 mniej więcej. W tym przypadku atraktor składa się z dwóch punktów. Gdybyśmy jechali dalej, się okazuje, że nam się tym atraktorem, ta trajektoria będzie wyglądała takie jakby dwa ze sobą sklejone kwadraty. Okres będzie 4, czyli co 4 lata mamy tą samą niż populacji, a my mamy w sumie 4 różne wartości. I atraktor będzie 4-punktowy. No właśnie, a teraz możemy zrobić a równa się 4. Jak a będzie równe 4, to jest maksymalna wartość w tym modelu, żeby ten model nie wychodził poza odcinek 0,1. Jak sobie a weźmiemy równe 4, to gdzie byśmy nie wystartowali, proszę Państwa? To zawsze otrzymamy takie gryzmoły. Jakbym poinstruował komputer, żeby narysował więcej tych kresek, to by się okazało, że właściwie to zabaluje nam cały ten obszar. I powiem sobie, to zjawisko, które tu widać, to jest chaos deterministyczny. To jest bardzo ciekawe zjawisko. To jest coś, co nie było znane nawet w połowie XX wieku jeszcze. I to jest zjawisko, które występuje w tak prostych modelach, które zasadniczo zawierają tylko funkcję kwadratową w środku. To było tylko funkcja kwadratowa, tylko oczywiście troszeczkę nie była tylko jedyna funkcja kwadratowa, ponieważ ona była iterowana. Jakbyśmy się przyboczyli tą iteracją tej funkcji, no to było jakieś składanie czegoś. Co jest ciekawego w tym chaosie deterministycznym? Na przykład dla 2, jeżeli weźmiemy a równa się 2,9, czyli jeszcze nie mamy tego chaosu, i weźmiemy dwie trajektorie, które się różnią o
jedną milionową. Czyli to jest coś, co jest niewidzialne. To jest ta sama kreska na wykresie. Jedna milionowa jest na wykresie, który jest renderowany przez na przykład 1000 punktów, jest niewidzialna. No to jest ten sam punkt. Nie? To te dwie trajektorie rysowali, to one się pokryją, będą zawsze dążyły do tego samego punktu. Jak weźmiemy ten układ chaotyczny, to tutaj widać, to zrobiłem dokładnie to samo, to widać, że to są jakby ta kreska, jedna ta różniąca się była na czerwono, ta oryginalna była na zielono. Widać, że one się rozjeżdżają po jakimś czasie. Czyli nawet bardzo małe zaburzenie warunku początkowego powoduje, że ono wzrasta do dowolnie dużej wartości w przyszłości. To jest czułość na warunki początkowe. To jest niezwykle ciekawa rzecz, której nie ma było łatwo przewidzieć, analizując to samo to równanie. Zabawa tym równaniem jest fascynująca, dlatego że to jest proste równanie. Się wydawałoby, że tam nie może być żadnej tajemnicy, a w tym równaniu tkwią tajemnice. Ja może troszeczkę analizy pewnej. O, tu jest może jedna ważna rzecz. Że ja bym zrobił sobie taką rzecz, co jeszcze możemy zrobić, żeby pokazać różnorodność tych rozwiązań. Ja mogę sobie tak na tej osi odłożyć parametr, parametr, czyli to własność tej ekosystemu, własność tych owadów razem z tym pożywieniem i tego, jak między sobą oddziałują, a tutaj odłożyć sobie to, jakie mamy te wartości, które one osiągają docelowo. Czyli na przykład to 0, jeżeli wyginie, to na przykład dla parametrów od 0 do 1, tam wyginie populacja, to mamy 0. No potem ta wartość jest na przykład tam przy dwójce, mieliśmy coś koło 0,5, prawda? No to odkładamy 0,5. I tak dla każdego parametru mogę rozwiązywać sobie to równanie w kółko, patrzeć, jakie wartości otrzymujemy. Jeśli byśmy mieli okres 2, to się okazuje, że mamy te dwie zielone gałęzie, czyli bifurkacja, czyli mamy z jednego punktu się robią dwa przy zmianie parametru. Takie coś się nazywa diagramem bifurkacyjnym. To jest jakby narysowanie bardzo wielu tych poprzednich wykresów na jednym, tylko nie rysowanie wszystkiego, tylko tego, jakie są te punkty, do którego to dąży. I ten diagram bifurkacyjny teraz, jakby się Państwo przyjrzeli, tylko pomyśleli, że to jest to, co jest rzeczywiście obserwowalne, to jest to niebieskie plus to zielone. To czerwone jest niestabilne. To są oczywiście punkty stałe, ale one są niestabilne, że od nich uciekają trajektorie. Ten diagram bifurkacyjny powoduje, że to podwojenie okresu następuje coraz gęściej i w pewnym momencie tych punktów, ten atraktor tego układu, czyli te punkty, które przyciągają, ich jest nieskończenie wiele. I mają bardzo dziwne własności, są mianowicie fraktalami. Czyli w tym prostym równaniu kwadratowym tkwią fraktale, czyli to obiekty, które na przykład nie mają wymiaru, który jest liczbą całkowitą. Więc tak jakby się przyjrzeć temu, to patrzcie, tu jest takie graniczne A, coś powiem lekko powyżej 4,5. Przy tym granicznym A mamy już nieskończenie wiele punktów. To jakby zacząć to patrzeć, co będzie dalej. Dalej jest taki, tak bardzo dziwna rzecz się dzieje. Tutaj w tym jest pełny rozwinięty chaos, czyli jest jakby pełne wypełnienie wszystkich punktów. Tutaj są jeszcze dziury w tych wszystkich rzeczach. Jakbyśmy zaczęli to powiększać, zobaczcie, tu jest od 3 do 4 skala, my to powiększyli, weźmy sobie 3,5 do 3,7, to te struktury się powtarzają. Wszystkie fraktale mają to do siebie, mają własność samopodobieństwa. No z drugiej strony, żeby stworzyć ten fraktal, myśmy tam włożyli tylko jedno równanie kwadratowe. Plus pewną procedurę, którą robiliśmy z tym równaniem. Myśmy włożyli mało informacji, to tam się nie może pojawić nam jakiś, na przykład mapa Europy na tym rysunku. Nie? Musi pojawić coś, co jakby w jakiś sposób samo się generuje. Dlatego stąd się bierze to samopodobieństwo. Jakbyśmy sobie powiększyli ten wykres od 0,61 do 0,64, 3,61 do 3,64, to znowu się okazuje, że w środku mamy strukturę. Jakbyśmy wzięli ten kawałeczek, to on jest bardzo podobny do tego pierwszego rozunku, który widzieliśmy. To jest taka nieskończona ilość takich struktur jest w takim rysunku. Nawiasem mówiąc, ten rysunek, tu jest akurat używałem systemu Seidel, praktycznie w języku Python zrobienie tego rysunku to jest tylko kilka linijek kodu. No wymaga, to jest sprytne, bo to trzeba wypuścić jakby tych symulacji, trzeba puścić bardzo dużo naraz. Tu jest to zaimplementowane w taki sprytny sposób, taką biblioteką NumPy, jak to zrobić, żeby łatwo robić coś wiele razy naraz. Takim MATLABem, to jest robione właściwie MATLABem. Natomiast jest to bardzo prosty kod programu, który można się pobawić, można sobie pobadać, porysować różne ciekawe wykresy. Z tymi fraktalami jest tak, że kiedyś się w latach 60. w sumie, to już to parę lat wcześniej, pojawiło się takie pytanie, jaka jest długość linii brzegowej Anglii. No więc się okazało, zaczęto to mierzyć, się okazało, że nie wiadomo jaka jest. Po zależności jaką linijką się mierzy. Jak się mierzy na przykład linijką kilometrową, to wychodzi inna liczba. Jak się weźmie linijkę 20-metrową, to wychodzi inna liczba. Ale to ile właściwie jest? To mamy każde ziarenko piasku. Jak weźmiemy plażę, no to gdzie jest ta granica, ta linia brzegowa? No to ziarenko piasku, bo trzeba każde policzyć. To znowu się wydłuży, prawda? I był taki słynny artykuł pana Mandelbrota właśnie na ten temat. To jest właśnie to, że w zależności od jednostki
otrzymujemy inne liczby. Czyli długość linii brzegowej jakby źle postawione zagadnienie. Wydawałoby prosta rzecz. No i w czym jest problem? No, w tym jest problem, że ten brzeg Anglii, jakby tak na niego popatrzeć troszeczkę matematycznie, dobry model matematyczny, czym jest brzeg, by się okazało, że on ma wymiar, który nie jest jeden. Bo długość ma coś, co ma wymiar jeden. No? Więc z wymiarem jest tak, no punkt z takim intuicyjnym wymiarem, który znacie, punkt ma wymiar 0, odcinek ma wymiar 1, czy prosta, zbiór odcinków, koło, czyli to jest pełne w środku, nie jest okręg narysowany, koło, czy coś pełnego w środku, kwadrat, ma wymiar 2, czy płaszczyzna cała, cylinder, kula, bo nie taka figura ma, to co mamy w rzeczywistości, stół, ma wymiar 3. To jest prosta sprawa, natomiast się okazuje, że są obiekty, które mają wymiar, który jest, który w pewnym sensie, że można przyjąć definicję wymiaru, która dla tych normalnych obiektów da poprawną odpowiedź, a dla pewnych obiektów da liczbę, która jest pomiędzy tym. I tak na przykład jest taki wymiar korelacyjny, można patrzeć, z jaką potęgą rośnie liczba punktów w otoczeniu punktu z tego zbioru, w którym jesteśmy. Jeżeli weźmiemy odcinek, to możemy sobie wziąć jakiś punkt z odcinka, narysować sobie, pokryć ten odcinek na przykład równo punktami, jednorodnie, pokryć sobie, wziąć z tego odcinka, wybrać zbiór jakiejś średnicy, patrzeć, ile mamy punktów. Potem zmniejszyć go dwa razy, patrzeć, ile mamy punktów. I patrzeć, jak ta zależność, z jaką potęgą z tą średnicą punktu ona się zmienia. I ta potęga nam odtworzy idealnie wymiary wszystkich rzeczywistych obiektów. Ale na przykład dla takiego zbioru Cantora, który polega na tym, że bierzemy odcinek, wyjmujemy środek. Z każdych pół odcinków wyjmujemy środek. I ten zbiór gdzieś tam graniczny jest zbiorem Cantora. Na przykład dla takiego zbioru się okazuje, że ten wymiar jest poniżej jedynki. Nie? To zbiór jest taki, że on nie jest punktem, jest więcej jak punkt, bo był zero. Ale z drugiej strony nie jest też żadnym odcinkiem, nie jest to suma odcinków, bo to wszystko jest jakby, to nie ma długości. Jest krzywa Kocha, taka, można taki obiekt zrobić, który bierzemy odcinek, dzielimy go na trzy części, rysujemy taki trójkącik, rysujemy takie dwa odcinki w miejsce tego środkowego. I z każdym z tych odcinków, z tych czterech odcinków robimy to samo. Tu jest taka animacja pokazująca, jakby taki ten finalny zbiór sobie powiększać, to możemy go powiększać nieskończenie razy, bo jeżeli zrobimy to nieskończenie razy, no to zawsze będziemy mieli podobną figurę. I taki układ, jakbyśmy badali właśnie tym, mając ten wymiar korelacyjny, na przykład, otrzymujemy, że to będzie powyżej 1, trochę powyżej 1. Nie ma za bardzo jasno powiedziane, co to znaczy, że jest akurat 0,126. Jest istotne to, że to jest powyżej 1, czyli to jest coś, co jakbyśmy chcieli tego badać, tego długość, no to jest problem. I właśnie linia brzegowa jest czymś w tym rodzaju. Jest czymś, co ma zawsze, jak pójdziemy bliżej, ma zawsze więcej szczegółów. Jak patrzymy na mapę świata, to ta linia będzie mniej tych meandrów. Jeżeli patrzymy z bliższej odległości, weźmiemy mapę jakąś Anglii, będzie tego więcej. Weźmiemy mapę topograficzną, 1 do 25 tysięcy, będzie jeszcze więcej, a dobrą sprawę nie wiadomo, gdzie przerwać. I się okazuje, że jeżeli byśmy patrzyli na ten nasz diagram bifurkacyjny, który wcześniej pokazywałem, byśmy popatrzyli na to przecięcie w tym takim punkcie magicznym 3, 5, 6, to jest bardzo podobne właśnie do tego zbioru Cantora. Czyli mamy nieskończenie wiele czegoś, ale to nie jest jeszcze żaden odcinek, ani żadna linia, nie ma wymiaru 1, ma wymiar poniżej. Także, natomiast w tej czwórce jest chaos deterministyczny. Proszę Państwa, te prace nad chaosem, to jest taki najprostszy model. To jest fajne o tyle, że z jednej strony możemy się tym pobawić na komputerze, jakby to jest, nawet nie trzeba dobrze programować. Wystarczy umieć jakiś pętę napisać, jak sobie jakiś wykres narysować. To są rzeczy, które można się nauczyć w pół godziny albo na jednym z wykładów w kursu u Łukasza czy u kogoś, prawda? Tak czy nie? Oczywiście. Natomiast to są rzeczy, które zmieniły kompletnie sposób patrzenia na rzeczywistość. Powiedzmy, ten chaos deterministyczny to jest chaos tak zwany układach niskowymiarowych. On występuje w układach też z ciągłym czasem. Tylko ja taki układ nie przedstawiałem, bo tam równania równiczkowe gdzieś są, to nie chciałem Państwa zadręczać. Ale w tych układach z ciągłym czasem, czy takich rzeczywistych układach, bo my zakładamy, że czas jest ciągły, ten chaos deterministyczny tłumaczy, skąd się tak naprawdę bierze fizyka statystyczna. Jak to jest, że z układów mechanicznych właściwie, że to jakby ta entropia w ogóle gdzieś, te założenia całej statystyki, która się pojawia, one mają rację bytu dzięki takim zjawiskom. Oczywiście w układzie atomów, na przykład atomów powietrza, powiedzmy tlenu, czy
cząsteczek, układ cząsteczek w tym pomieszczeniu, to jest układ wielu molic z 10 do, nie wiem, 30 obiektów, ale te zjawiska też zachodzą. W sensie, że te trajektorie, jakbyśmy zaburzyli jedną cząsteczkę, to nam się te trajektorie tego całego układu zaburzają i się rozjeżdżają kompletnie. I to też zachodzi, także to jest, to zmieniło sposób patrzenia. Z drugiej strony sam fakt nazwy, to jest chaos deterministyczny, to jest układ deterministyczny, który ma jakieś własności chaotyczne. Z drugiej strony badanie tego chaosu niskowymiarowego, czyli tego typu układów, analityczne badanie, badanie własności tego, okazało się niezwykle trudne. Tym się zajmowali bardzo dobrze matematycy. Swego czasu ten układ, to równanie logistyczne badał głównym takim człowiekiem od tego, to był profesor York ze Stanów i profesor Andrzej Lasota, który u nas, już nie żyjąc niestety, który u nas wykładał na naszym uniwersytecie, na Instytucie Matematyki. Matematycy się zajmowali tym układem, co jak profesor, matematycy zajmowali się parabolą. Tylko tak mówię, to jest troszeczkę uwikłane, bo ta parabola plus ten algorytm iteracyjny, on tą złożoność wkłada. I wiele rzeczy o tym układzie, na wykładzie profesora Lasoty, kiedyś miałem przyjemność chodzić, to on powiedział coś takiego, że my wiemy dobrze, co się dzieje między tym, jeżeli A należy do tego zbioru od 0 do 3,5, do tej magicznej liczby, to wiemy wszystko. Wiemy, co się dzieje, jaka jest 4, a pomiędzy tak naprawdę nic nie wiemy. I to powiedzieli matematycy po 30 latach pracy. To jest dobry znak, jakby ktoś z Państwa chciał się zajmować matematyką, że jest dużo do odkrycia jeszcze. Ja myślę, że mogę w tym miejscu podziękować.